Dzień dobry Państwu. Wita Polskie Studio Teatralne w Wilnie. Dzisiaj mamy środę literacką poświęconą Czesławowi Miloszowi. Dlaczego Czesław Milosz? Muszę powiedzieć, że oczywiście dlatego, że jest naszym ziomkiem, którego kochamy, którego znamy najbardziej. No i my jako teatr mieliśmy z nim spotkanie w swoim czasie. W 1992 roku Czesław Milosz był w Wilnie. Był to jego pierwszy przyjazd do nas. My natomiast mieliśmy akurat wystawione przedstawienie według scenariusza Alwidy Bajor, Labirynt. I mieliśmy szansę pokazania akurat tego przedstawienia, Labirynt dla Czesława Milosza, pokazać swoją poezję, co umiemy, co chcemy pokazać właśnie o jego twórczości. No a dzisiejsza środa poświęcamy właśnie dla Czesława Milosza. Czesław Milosz w mojej ojczyźnie. W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, jest takie leśne jezioro ogromne. Chmury szerokie, rozdarte, cudowne. Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę. I płytkich wód szept w jakimś mroku ciemnym i dno, na którym są trawy cierniste. Mew czarnych krzyk, zachodów zimnych czerwień, cyranek świsty w górze porywiste. Śpi w niebie moim to jezioro cierni. Pochylam się i widzę tam na dnie blask mego życia. I to, co straszy mnie, jest tam, nim śmierć mój kształt na wieki spełni. Czesław Miłosz, tak mało. Tak mało powiedziałem. Krótkie dni. Krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedziałem. Nie zdążyłem. Serce moje zmęczyło się zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Paszcza lewiatana zamyka się na mnie. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą biały wieloryb świata. I teraz nie wiem, co było prawdziwe. Czesław Milosz, miasto bez imienia. Kto honorować będzie miasto bez imienia, kiedy jedni umarli, inni płuczą złoto albo handlują bronią w oddalonych krajach? Jaka surma w powijakach brzozowej kory otrąbi na ponarach pamięć nieobecnych, włóczęgów, tropicieli, braci z rozwiązanej loży? Tej wiosny na pustyni, za masztem obozowiska, a cicho było aż politą skalę gór żółtych i czerwonych, usłyszałem w szarym krzaku brzęczenie dzikich pszczół. Mijały z prędem echo i bierwiona płytów, mężczyzna w czapce z kozyrkiem i kobieta w chustce czworgiem rąk napierali na wielkie wiosło sterowe. W bibliotece pod wieżą malowaną w znaki zodiaku, kontrym brał z tabakierki szczyptę i uśmiechał się, gdyż mimo Metternicha nie wszystko było stracone. I krętą kolejną pośrodku lidzkiego traktu jechały żydowskie furmanki, a Cietrzew to kował, stojąc na kasku kirasjera wielkiej armii. W Dolinie Śmierci myślałem o sposobach upinania włosów, o ręce, która przesuwała reflektory na studenckim balu, w mieście, skąd żaden głos już nie dosięga. Czesław Miłosz, nadzieja. Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy, że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem i że wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie. A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem, są niby ogród, kiedy stoisz w bramie. Wejść tam nie można, ale jest, na pewno. Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli, jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną w ogrodzie świata byśmy zobaczyli. Niektórzy mówią, że nas oko łudzi i że nic nie ma, tylko się wydaje. Ale ci właśnie nie mają nadziei. Myślą, że kiedy człowiek się odwróci, cały świat za nim zaraz być przestaje. Jakby porwały go ręce złodziei.
Czesław Miłosz, lokator. Działo się to w mieście Wilnie, w jakiś czas po czerwcu 1940, kiedy miasto zostało zajęte przez armię wschodniego sąsiada. Pewna starsza pani, w trudnościach finansowych, bo państwo, które wypłacało jej dotychczas emeryturę, upadło. Odnajęła pokój oficerowi, w randze zdaje się kapitana. Był to duży Rosjanin, bardzo grzeczny, ale najzupełniej malomówny. Nie sprawiał kłopotu, bo nie przyjmował żadnych gości, ani kobiet, ani mężczyzn. Rano wychodził na służbę, wracał wieczorem. Albo zapalał światło i czytał, albo leżał na łóżku nieruchomo w ciemności. Nie wiadomo, na czym polegała jego służba. Być może była z tych, o których nie opowiada się nikomu. Nieznane nam pozostanie jego nazwisko i nigdy nie dowiemy się, co myślał. Możemy jedynie odgadywać, że zmagał się z nieznanym mu dotychczas przeżyciem, a było nim spotkanie z cywilizacją zupełnie inną niż ta, w jakiej go wychowano. Nauczony, że nie ma Boga ani diabla, zdumiewał się widokiem tłumów modlących się w kościołach. Wynikało z tego gorzkie poczucie daremności ludzkich wierzeń i próśb zanoszonych przed oblicze nieobecnego. Jest prawdopodobne, że rozpamiętywał zło, to znaczy cierpienie zadawane ludziom przez ludzi. Różowe moje spodeczki, kwieciste filiżanki, leżące na brzegu rzeczki, tam kędy przeszły tanki. Wietrzyk nad wami polata, puchy z pierzyny roni, na czarny ślad opada złamany cień jabłoni. Ziemia, gdzie spojrzysz, zaslana bryskami kruchej piany. Niczego mi, proszę pana, tak nie żal jak porcelany. Zaledwie wstanie jutrzenka, ponad widnokrąg Plaski, słychać, gdzie ziemia stęka, maleńkich spodeczków trzaski. Sny majstrów drogocenne, pióra zamarzłych labędzi, idą w ruczaje podziemne i żadnej o nich pamięci. Więc ledwo zerwie się z rana, mijam to zadumany. Niczego mi, proszę pana, tak nie żal jak porcelany. Równina do brzegu słońca, miaską skorupek pokryta, ich warstwa rzeźko chrupiąca, pod mymi butami zgrzyta. Oświeci delka wyplone, co radowaleście barwą, teraz, ach, zaplamione brzydką zakrzeplą farbą, leżą na świeżych kurhanach łóżka i denka i dzbany. Niczego mi, proszę pana, tak nie żal jak porcelany.